Nazywam się Paweł Strzemiecki, prowadzę gospodarstwo rolne w województwie lubuskim, w Rokitnie. Wiesław Strzemiecki, emerytowany rolnik z Rokitna. No, to już przeszło 50 lat się zajmuję gospodarstwem. Przedtem jako prowadzący gospodarstwo, w tej chwili jako, no tak, pomagam synowi i z zamiłowania po prostu. No. I tu przekazać chciałem synowi, dlatego że syn miał zamiłowanie do rolnictwa. Mam dwóch synów. Na pewno chciałbym, żeby przynajmniej jeden z nich przejął to gospodarstwo, ale nic na siłę. Moi chłopcy też właśnie próbują mnie naśladować w ten sposób, że mają swoje takie mini poletka, gdzie wysiewają sobie różne rośliny. Starszy syn też pomaga mojej żonie w ogródku, tam ma swoje warzywa. No wnukom to zamiłowanie do ziemi, no. To bym przede wszystkim chciał wnukom przekazać, zamiłowanie do ziemi i wdrażanie ich, pokazywanie, na czym polega ta praca, żeby mieli kontakt cały czas z rolnictwem, bo poprzez to się wyrabia zamiłowanie do rolnictwa. Największą satysfakcję w mojej pracy zawsze, myślę, chyba dla większości rolników sprawia po prostu wysoki plon, pięknie wyglądające pola. Wymagało to sporo pomysłów, dużo nakładów też finansowych. Trzeba było to sobie dobrze też zaplanować. W tym roku udało mi się sfinalizować inwestycje w silosy zbożowe. Będę mógł sobie teraz te zboże zmagazynować. Jeżeli kiedyś moje dzieci przejmą po mnie gospodarstwo, obydwoje czy jeden z nich, na pewno będę chciał im przekazać to, że trzeba dążyć zawsze do pewnego rozwoju.